Słuchajcie, dzisiaj mamy piękny, mglisty poranek czwartkowy. Ja już zaliczyłem tutaj jedną sesję i chciałem dzisiaj porozmawiać na temat pięciu czynników, które decydują o tym, czy dana sesja dronem jest udana, czy nie. Wydaje się, że niektórzy mają wyjątkowe zdolności i możliwości, że zawsze mają udaną sesję, a inne osoby patrzą na tych drugich i mówią, kurde, jak to jest, jak oni to robią i w jaki sposób osiągają takie rezultaty, takie fajne prace, czy to filmy, czy to zdjęcia. Dzisiaj porozmawiamy na temat pięciu tych głównych czynników, które decydują o udanej sesji foto, wideo, zatem zapraszam Cię bardzo serdecznie. Let's go! Pierwsza podstawowa sprawa to jest kwestia bezpieczeństwa. Trzeba sprawdzić, jak wyglądają strefy, jak wyglądają obiekty, czy przelatuje tamtędy na przykład lotnicze pogotowie ratunkowe, czy nie ma innych zagrożeń albo sytuacji, kiedy możesz zagrozić bezpieczeństwu ty, albo tobie ktoś może zagrozić. Na przykład w pobliżu masz lądowisko motolotni i one naparzają non-stop. Ja miałem taką sytuację niedawno i było blisko. Miałem close call parę razy podczas wykonywania zlecenia. I tutaj w konsekwencji jest drugi punkt programu, mianowicie Przygotowania powinny skupić kilka rzeczy w sobie, między innymi sprzęt, między innymi warunki, czyli jakie będziemy mieli światło, jak wygląda pogoda. Kwestie bezpieczeństwa omówiliśmy wcześniej, ale w przygotowaniach możesz też ująć, jakim sprzętem chcesz latać. Czy to może być dron trochę cięższy, czy potrzebujesz drona całkiem lekkiego, dyskretnego, takiego jak Mini 3 Pro, dlatego że masz więcej ludzi. Okolica jest bardzo dyskretna, nie chcesz naruszać prywatności osób i dlatego decydujesz się na najmniejszego, dobrej jakości drona, takiego jak właśnie ten model Mini 3 Pro. Więc w przygotowaniach trzeba ująć parę rzeczy i uważam, że przygotowania to jest kluczowa sprawa. Także kwestie ekspozycji, jak światło działa, z której strony, o której będą dobre warunki. Może trzeba wstać wcześniej albo zrobić to o zachodzie słońca. To wszystko powinieneś ująć, czy powinnaś ująć właśnie na etapie przygotowań i one są kluczowe tutaj. Łącznie z bezpieczeństwem ta faza wstępna jest właśnie najważniejsza. Trzeci główny czynnik to jest twój skill, czyli umiejętności i doświadczenie. To jest naprawdę mega ważne. Ja wielu pilotów podglądałem poprzez 7 lat latania, w tej chwili latam 7 lat dronami, przeróżnymi, od FPV, od małych po duże, po Inspire'a, dwójkę. To mogę powiedzieć tak, podglądałem bardzo wiele osób, wielu pilotów i inspirowałem się nimi, patrzyłem jak oni podchodzą do wykonywania sesji, jak przygotowują ją, w jaki sposób robią ujęcia, czy to foto, czy wideo, a także jak dokonują postprodukcji. Mam też wielu takich wirtualnych swoich mentorów, których podglądam i którzy mnie inspirują. I to nie tylko są ludzie ze świata dronów, bo na przykład fotografia, tak jak Duńczyk Morten Himmel, jest to fotograf dzikiej przyrody, który pracuje m.in. na zlecenia dla National Geographic. Ja na bieżąco oglądam, jak on przygotowuje się do sesji, ile serca w to wkłada, jakie osiąga rezultaty i jego to niesamowicie cieszy, to jest dla niego pasja. Drugi fotograf, którego warto moim zdaniem śledzić z naszego rynku, to jest Karol Nienartowicz. On robi też kapitalne rzeczy w górach i też inspiruje mnie to, że na przykład wychodzi wcześniej, czy robi sesję o samym świcie, wykorzystuje światło i cokolwiek da się, każdą część jest w stanie wykorzystać, więc warto mieć swoich mentorów i systematycznie rozwijać skill, umiejętności, poszerzać doświadczenia. Oczywiście nie zrobi się tego w tydzień, ale jeżeli jesteś systematyczny czy systematyczna, to w ciągu roku naprawdę osiągniesz niesamowity progres, a rok to jest mało, bo w ciągu 3 lat przejdziesz z poziomu beginnersa na poziom ekspercki, nawet może szybciej. Jest wielu bardzo zdolnych ludzi. Część osób ma niestety dłuższy proces, a część od razu łapie i to jest moment, kiedy stają się naprawdę dobrymi fachowcami w tej branży. Kolejna sprawa to jest motywacja, dlatego że jedna sesja nie wystarczy i uważam, że motywacja jest bardzo ważna po to, żeby robić te sesje systematycznie, na przykład raz w tygodniu, w weekend, czy przynajmniej 2 razy na miesiąc, to jest minimum. Druga sprawa, żeby się inspirować właśnie innymi i nie tracić motywacji, bo na początku jak kupujemy sprzęt za 6 czy 7 tysięcy, to wiadomo, że mamy motywację, bo chcielibyśmy, żeby ten sprzęt nam zaczął przynosić rezultaty, czy to w formie fajnych prac, czy może pierwszych zleceń. Każdy ma jakieś plany i ma swoją wizję, jeżeli chodzi o drona.
Więc motywacja jest bardzo ważna. Ja latam 7 lat i jestem tak zmotywowany jak nigdy wcześniej. Wiem, że chcę ten kanał bardzo mocno rozwinąć. Chcę jeszcze się rozwinąć w wielu dziedzinach. Między innymi na przykład Cine Lifter chodzi mi po głowie już od 2 lat, Sicario. Chciałbym mieć Reda Komodo, ale na ten moment wiadomo, że trzeba wykonać wiele kroków, które do tego prowadzą. To nie robi się wszystko, to nie tworzy się od razu, ale z czasem dlaczego nie? I trzeba sobie zakładać bardzo ambitne plany, więc ta motywacja jest bardzo ważna po to, żebyś na przykład wstawał wcześniej, albo żeby wybierać fajne miejscówki, żeby patrzeć, obserwować innych, gdzie oni działają, jak oni działają, jakie mają pracę, jak wykorzystują dane warunki. To jest mega ważne i to prowadzi do tego, że osiągasz po pewnym czasie sukces. No i ostatnia sprawa to jest postprodukcja, jeżeli chodzi o składowe udanej sesji. Postprodukcja jest bardzo ważna ze względu na fakt, że dwie prace, które wyglądają na etapie sesji tak samo, mogą wyglądać zupełnie inaczej po procesie postprodukcji. Jeżeli ktoś jest sprawnym edytorem, czy wideo, czy foto, to naprawdę zrobi cud, małe dzieło sztuki, a druga osoba to totalnie schrzani, dobierze słabą muzykę, albo ekspozycyjnie, czy ekspozycji, czy nie wyciągnie kolorów, czy balans bieli będzie słabszy, czy skadruje to też nie tak, jak powinno być. Więc jest dużo takich cech, które decydują o sprawnej postprodukcji i osoby, które mają doświadczenie, naprawdę sobie świetnie radzą. Ja staram się też edytować na co dzień, edytuję wideo w trybie właściwie dziennym, bo wczoraj siedziałem przez cały dzień, przedwczoraj też edytuję i wiem, ile to jest pracy, ile to jest wyrzeczeń, więc możemy zacząć od takich prostych sesji, które też nie zajmują nam całych dni, tylko żeby mieć udany montaż na przykład z weekendu 30-40 sekund, to już jest to, prawda, 8 fajnych scen wystarczy. Jeżeli chodzi o zdjęcia, jest łatwiej, ale też jest i trudniej, bo proste zdjęcia każdy zrobi, ale już takie zdjęcia, które mają głębię w sobie, które mają bardzo mocny przekaz, to już trzeba naprawdę mieć do tego rękę i trzeba wiele czasu poświęcić i wiele serca włożyć. Mam nadzieję, że te składniki, które wymieniłem, pomogą Ci w planowaniu lepszym, w przeprowadzaniu sesji, tak, żeby zgromadzić mega portfolio, żeby stworzyć fantastyczne portfolio, o czym mówiliśmy ostatnio, jak stworzyć portfolio i zacząć zarabiać na ujęciach dronowych. I też jeżeli zaczynasz swoją przygodę z dronem, zachęcam Cię z całego serca do skorzystania z mojego darmowego przewodnika. Tam ja sam zostawiłem kupę serca po to, żeby pomóc początkującym. Jest to przewodnik online, którego jestem autorem i nazywa się Jak rozpocząć swoją przygodę z dronem. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pa!